Cześć! Dzisiaj opowiem Wam o problemie, który dotyka wielu Polaków mieszkających w Wielkiej Brytanii. Głównie chodzi o młodych kierowców, którzy chcą ubezpieczyć swoje pierwsze auto, a przy rosnących cenach ubezpieczeń samochodowych nie jest zaskoczeniem, że szukają zniżek. Niestety w ostatnim czasie rośnie liczba zgłaszanych oszustw na tak zwany ghost broking, który polega na sprzedaży fałszywych ubezpieczeń. Oszuści zazwyczaj kontaktują się ze swoimi ofiarami za pośrednictwem mediów społecznościowych, a także umieszczają reklamy w pubach, klubach, kioskach i warsztatach samochodowych. Rzadko kontaktują się z kimś bezpośrednią twarzą w twarz. Najczęściej ma to miejsce poprzez e-mail lub telefon. Oszustwo działa na dwa sposoby. Polisy są kupowane od legalnych firm ubezpieczeniowych przy użyciu fałszywych informacji, a następnie fałszowane, zanim zostaną sprzedane klientom. Lub fałszywe dokumenty polisy zaprojektowane tak, aby wyglądały, jakby zostały wystawione przez legalne firmy ubezpieczeniowe, są tworzone i sprzedawane klientom. Na początku września napisał do nas Paweł, który padł ofiarą oszustwa przez fałszywego agenta ubezpieczeniowego. Posłuchajcie. Cześć, oglądam Wasz kanał od samego początku. Mieszkam w Irlandii i tutaj padłem ofiarą oszustwa agenta ubezpieczeniowego. Czy chcecie wysłuchać tej historii? Czy Wam się przyda? Mechanizm jest zupełnie inny niż w przypadku Polski, bo tutaj są inne zasady ubezpieczenia aut. Okazję trafiłem na Facebooku i straciłem około 4000 euro. Hej, opisz sytuację tutaj. Więc szukałem brokera na ubezpieczenie auta. To moje pierwsze auto, więc ubezpieczenie, które szukałem na własną rękę, opiewało na 3500 euro. Nigdzie nie mogłem znaleźć taniej. Znajomy podesłał mi kontakt na niby brokera, co się potem okazało był oszustem. A więc gość zaproponował mi ubezpieczenie za 2000 euro, co było mega okazją. Zgodziłem się, przekazałem gościowi dane do umowy ubezpieczenia i zlecenia stałego przelewu. Do domu przyszedł mi dysk z ubezpieczalni i wszystko było ok. Odnawiałem z tym gościem ubezpieczenie 3 razy, do czasu kiedy po 3 latach dostałem wypowiedzenie umowy. Kiedy dzwoniłem do ubezpieczalni, wszystko stało się jasne. Zostałem oszukany. Niby broker sfałszował zaświadczenie o bezszkodowej jeździe z innym ubezpieczycielem przez 10 lat. Trafiłem na czarną listę ubezpieczenia i miałem ogromny problem znaleźć ubezpieczyciela. Poszedłem z tym na gardę i się okazało, że nie jestem jedyną ofiarą. Na szczęście dla mnie nie miałem żadnych stłuczek ani wypadków, bo wtedy okazałoby się, że za wszystkie szkody muszę płacić z własnej kieszeni. W moim przypadku skończyło się na stracie kilku tysięcy euro, by odbudować reputację w firmach ubezpieczeniowych. Ale znam takich, co teraz mają grubo do zapłaty, bo uderzyli w auto warte kupę siana i w czasie postępowania okazało się, że broker to oszust. Jak to zawsze bywa, gość był z rosyjskim akcentem i jak zrobiło się głośno, magicznie zniknął. Dodam, co odkryłem na własną rękę. Gość wykupywał polisę za około 1000 euro, reszta zostawała w jego kieszeni. Takich jak ja jest masa, nie potrafię sobie tego wyobrazić, ile gość zgarnął za to kasy. Wiele oszukanych osób nie zdaje sobie sprawy, że nie mają prawdziwej polisy, dopóki nie zostaną zatrzymane przez policję lub uczestniczą w wypadku i próbują ubiegać się o pieniądze z ubezpieczenia. Z prawnego punktu widzenia nieświadome kupowanie fałszywej polisy jest równoznaczne z brakiem polisy i można spotkać się z karami, z tym grzywną, punktami karnymi i z konfiskowaniem samochodu. A także będziesz musiał wykupić ważne ubezpieczenie, będziesz musiał zapłacić za wszelkie szkody wyrządzone podczas jazdy bez ubezpieczenia, w tym odszkodowanie za obrażenia i leczenie. Jeżeli uważasz, że odkryłeś fikcyjnego brokera, skontaktuj się z właściwą firmą ubezpieczeniową, aby dowiedzieć się, czy pośrednik jest upoważniony do sprzedaży polis w jej imieniu. Jeśli tak nie jest lub jeśli znalazłeś podejrzaną reklamę, powinieneś natychmiast skontaktować się z policją, aby zgłosić podejrzanego fikcyjnego brokera lub reklamę. A teraz krótka historia od naszego widza, który dostał mandat z Belgii. Posłuchajcie. Witam, mam ciekawy przypadek oszusta metodą na mandat. Proszę tylko o anonimowość. Nie posiadam samochodu z takimi numerami tablic rejestracyjnych. Wysłali wiadomość na nieistniejącą spółkę. W liście zawarta jest informacja o tym, że jeśli nie podam prawidłowych danych kierowcy przez ich portal, to prokurator będzie mnie ścigał. Firma to jeden wielki skam i oszustwo. Nawet logowanie czyści konta do zera. Oszuści mają tylko adres, ale nie wiedzą, do kogo wysyłają i liczą, że ktoś zadzwoni pod numer, który jest płatny, albo zaloguje się na ich stronę. Najdziwniejszą rzeczą jest to, że mandat przyszedł na mój adres bez imienia i nazwiska, czyli nie mają dostępu do systemu CEPiK czy jakiejś bazy danych. Numery rejestracyjne nie istnieją w samochodu. Śmierdzi to oszustwem, ale pewności nigdy nie ma. Udostępnijcie film dalej, ostrzegając swoich bliskich oraz znajomych. To by było na tyle. Cześć!